No i wróci Glenn Cozy, szybko za Karola Gruszeckiego. Tak, Karol Gruszecki przez chwilę zanotował stratę, bo to na jego konto to podanie zbyt wolne, zbyt łatwe do przewidzenia do Sulimy. Cozy 10 punktów, 3 na 9 z gry dzisiaj tylko. 7 asyst także i 4 straty. To jest czas liderów. Czy on będzie teraz punktował? Zmiana krycia i jego trójka. Tak jest! Glenn Cozy! Co za rzut! Tak jakby można było to przewidzieć, ale ten co przewiduje. Teraz siedzi na ławce Quinton Hoslet. Ale chyba przewidział to Michels, bo przecież kilka sekund po wejściu na boisko Amerykanin, lider trójmiejskiego zespołu, robi to, czego wszyscy od niego oczekują, ale zobaczmy, co tutaj się stało. Prosty pick and roll, prosta akcja dwójkowa, nikogo przy nim nie było. Tak nie może kryć Kamil Łączyń. Zespołu z Wrocławka, teraz bardzo długo Torunianie. I znowu ta akcja, która poprzednio przyniosła powodzenie. Ale teraz już bliżej Sobin. Jeszcze raz Glenn Cozy. Co za rzut! Chłopaku, co ty tutaj wymyślasz? Zamieniają znów krycie. Jest Newbill. Czyżby indywidualne akcje? Włocławian, przepraszam, Torunian pokazał Cozy. Teraz zagram to sam. Jeszcze jedna trójka. I jeszcze jedno trafienie. Glenn to załatwił. Glenn ponownie ląduje na Księżycu i to jest 9 punktów na 39 sekund. Wszystkie strefy wyłączył Glenn Cozy. Na koszulce 0, ale w tym meczu już 19 punktów tego gracza. A mówiliśmy, że on się może włączyć. Sobin tu zrobił bardzo wiele, był bardzo blisko i to jest super strzelec polski.